Dzień dobry Państwu, Tomasz Piekielnik. Jeśli myślicie Państwo, że nie będziemy wciągnięci do wojny z Rosją, to obawiam się, że jesteście w błędzie. Dmytro Kłeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy, domaga się, by polskie samoloty strącały cele nad Ukrainą. I twierdzi przy tym, że to wcale nie musi oznaczać przystąpienia Polski do wojny z Rosją. Szanowni Państwo, za chwilę przeczytamy publikacje prasowe, które drukują wprost słowa Dmytro Kłeby. I absurdy, do których on nawołuje. A przypomnę, że od 29 sierpnia prowadzi on rozmowy podczas uczestnictwa w nieoficjalnym szczycie ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. Na marginesie trzeba zadać pytanie, dlaczego ktoś, kto właśnie reprezentuje państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej, bierze udział w spotkaniu szefów ministerstw spraw zagranicznych innych państw. Przecież tam omawiane są sprawy, no, w mojej ocenie, które nie powinny być dostępne dla szefów MSZ-ów państw nieczłonkowskich, ale to tak na marginesie. Ukraina domaga się tego, aby także Wielka Brytania i Stany Zjednoczone zniosły definitywne, definitywnie wszelkie zakazy używania pocisków Storm Shadow czy Atakams, rakiet typu Atakams, aby Ukraina mogła dzięki wykorzystaniu tej broni atakować cele znajdujące się w głębi Rosji. Dowolnie, można powiedzieć. I powiedzcie mi państwo, czy nie jest to prowokacja wojenna. Natomiast w tym wszystkim istnieje też druga strona medalu, którą Państwu za chwilę też przedstawię, powołując się na konkretne wypowiedzi chociażby Dmytro łeby. Bo uważam, że tą drugą stroną medalu jest jakby kilka okoliczności. Tylko zawizuję, że wojna na Ukrainie to tak naprawdę proksy wojna, którą prowadzi Zachód, a przede wszystkim Stany Zjednoczone z Rosją oraz stojącą przy Rosji. Chociażby stojącymi przy Rosji państwami takimi jak Iran, Chiny, ale także inne państwa, BRICS, wszystkie one ogłosiły, że powołają wspólną walutę i wprowadzą alternatywny dla systemu SWIFT system płatności, czyli system rozliczeń dla płatności międzybankowych i międzypaństwowych. Drodzy Państwo, o to wszystko się tutaj rozgrywa. Natomiast to jedna z okoliczności z tej drugiej strony medalu. Drugą okolicznością jest to, że w mojej ocenie te wypowiedzi polityków ukraińskich, którzy przez niektórych z państwa zapewnie słusznie byliby nazwani aktorami, czy komikami, czy po prostu wynajętymi osobami do wypełnienia jakiejś wysługi, która to wysługa jednocześnie naraża na naród ukraiński w ogóle też, na potężne straty, a do tego narazi także i Polski. I teraz tą okolicznością jest fakt, że ci ludzie, którzy reprezentują państwo ukraińskie, Otrzymują w mojej ocenie właśnie konkretne polecenia, konkretne ordynaty z Waszyngtonu, czy za Waszyngtonu, jak to ostatnio mówię, aby wskazać Państwu, że tak naprawdę, w mojej ocenie, ten fasadowy rząd, o którym sami Amerykanie, społeczeństwo amerykańskie już mówi wprost, że tym jest administracja Białego Domu, jak inaczej nazwać sytuację, w której państwo funkcjonuje, ktoś wydaje decyzje dotyczące konfliktów zbrojnych, wysyłania lotniskowców. I tak dalej, a przecież wiemy, że to nie może być Joe Biden, którego stan zdrowia raczej jest jednoznacznie wskazujący na to, że ma po prostu problemy zdrowotne w wieku starczego. Zatem, kto faktycznie rządzi w USA? Na to pytanie na razie nie udzielam odpowiedzi, ale domyślamy się, że chodzić musi tu o tak zwany deep state czyli konkretne siły finansowe, konkretne fundusze konkret... chodzi o konkretnych ludzi, konkretne rody, także na er, którzy. Trzęsą światowymi finansami, którzy stoją za dominacją dolara na świecie. Odnosząc z tego oczywiście korzyści w postaci. Sami Państwo wiecie, rządzenia jaką częścią światowych gospodarek, biznesów i ekonomii. Ale dziś nie o tym. Dziś właśnie o tym, jak Ukraina w mojej ocenie na rozkaz tak Zachodu realizuje grę w dobrego i złego policjanta. To Ukraina namawia inne państwa do tego, aby dołączyć do wojny z Rosją, aby dołączyć się do strącania pocisków i samolotów rosyjskich na niebie ukraińskim, a w istocie to tymi ustami słyszymy zapotrzebowanie na eskalację tego konfliktu, tej wojny tutaj na Ukrainie, a skoro twierdzę, że jest ona skorelowana z wojną na Bliskim Wschodzie, to przekonamy się o tym niebawem. Chciałbym się zaznaczam mylić. Czy czasem faktycznie za moment ta wojna na Bliskim Wschodzie równolegle nie będzie też eskalowana? To tyle tytułem wstępu. Polecam serdecznie subskrypcję kanału. Proszę także o udostępnianie tego materiału. Mam wciąż nadzieję, że osoby, które mają wpływ na sprawy i losy w Polsce, w końcu się obudzą. Mam też taką szczerą nadzieję na to, że częściowo chociaż analizy, które tu Państwu przedstawiam, wysuwając logiczne wnioski, zadając logiczne pytania o przyczyny i skutki, często właśnie o konsekwencje ewentualnych działań zbrojnych, do których Polska mogłaby się przyłączyć że ktoś to wszystko zbierze razem do kupy i wykona odpowiednie działania. Mam na myśli osoby należące do kręgów rządowych chociażby lub do kręgów wojskowych i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego mówię i tak dalej? Dlatego, że ta sprawa ma bardzo głębokie drugie dno. Przypomnę Państwu, jak generał Jakubczyk został odwołany 3 sierpnia z dowództwa NATO. Później trzy dni raptem Ukraina zaczęła realizować ofensywę w obwodzie kurskim. I ja mówiłem, że gdy tylko komentowałem dla Państwa, jeszcze nie wiedząc o ofensywie w obwodzie kurskim, na, na gorąco usunięcie z dowództwa NATO polskiego generała, mówiłem, że zapewne z czymś on się nie zgadzał. Że zarzuty, które mu formułowano, takie bardzo trywialne, są niedorzeczne, co wskazuje na, no, można powiedzieć, fasadowość tychże zarzutów. Ale mówiłem też, że w mojej ocenie to nie ten powód, który dostrzegamy zaraz, czyli ofensywa w obwodzie kurskim, jest tym czymś, na co się generał mógł nie zgodzić. Tylko są to kolejne eskalacje, kolejne działania i dążenia zmierzające do wplątania nas w wojnę. I coś mi podpowiada, że mógł z tym się generał Jakubczyk nie zgadzać, zaznaczam, to jest moja opinia. Ale do tego jeszcze dołożę słowa generała Wiesława Kukuły, który wypowiada się już od długiego czasu, a również został uchwycony tak przez reporterów podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Polsce, że Polska, Polacy musimy się przygotować na pełnoskalowy konflikt zbrojny, nawet na terenach polskich, który jest najprawdopodobniej nie do uniknięcia. Przedstawiłem sens jego wypowiedzi, dosłowne cytaty na innych materiałach wideo Państwo znajdziecie. I w tym oto, można powiedzieć, anturażu przybywa teraz Dmytro Kueba, i mówi, że chce, by polskie samoloty strącały cele nad Ukrainą. Macie tutaj Państwo publikację Rzeczpospolitej, której fragmenty na podstawie prawa cytatu Państwu przedstawię dla celów polemiki, dla celów edukacyjnych przede wszystkim, po to, byście Państwo wiedzieli, co się dzieje, ale także, aby podjąć z tym szaleństwem polemikę i wskazać Państwu miejsca, w, którym, w których to wybrzmiewa czysty absurd i gigantyczne niebezpieczeństwo dla Polski, dla Polaków. Które jednak to niebezpieczeństwo jest gdzieś tam zamiatane pod dywan przez redaktorów, oczywiście także, którzy nie ukazują konsekwencji tego, co będzie się dziać, jeżeli wszyscy ochoczo będą z poklaskiem reagować na te żądania strony ukraińskiej. A do tego, że ta strona ukraińska żąda, a nie prosi, nie muszę państwa przekonywać. Chociażby niedawno przygotowałem i opublikowałem materiał komentując słowa Władimira Załęskiego, który domaga się Migów 29 od Polski, twierdzi, że zostało jeszcze coś tego, z tego uzbrojenia w Polsce, sugerując, jakoby to było w zasadzie należne Ukrainie, a my bezprawnie to tylko jeszcze przechowujemy i wzbraniamy się przed wydaniem. Przechodzę do publikacji. Unia Europejska może i powinna odegrać rolę w przekonaniu USA do podjęcia decyzji. Umożliwiającej Ukrainie atakowanie celów Rosji przy użyciu precyzyjnych rakiet średniego zasięgu, takich jak ATAKAMS. Mówi w rozmowie z Politico szefem SZ Ukrainy Dmytro Kueba. Zatem minister spraw zagranicznych Ukrainy, w pierwszej linii też zwraca uwagę na to, że życzy sobie, aby można było używać przez Ukraińską armię. Pocisków typu Storm Shadow czy typu Atacant do atakowania celów znajdujących się w głębi Rosji. Nie tylko do takich celów, które są jakby zapleczem bezpośrednio przy graniczym prowadzenia działań dla strony rosyjskiej. Ustrona ukraińska twierdzi, że właśnie tych rakiet dalekiego zasięgu nie może używać. Z kolei, drodzy państwo, i tutaj wkradać się może trochę nieporozumienia, bo próbując odszukać te informacje dla państwa, faktycznie od maja prasa donosi o tym, że zarówno Wielka Brytania, jak i Stany Zjednoczone czyli tam Joe Biden Zniosły ograniczenia co do możliwości używania właśnie otrzymywanego otrzymanego potencjału militarnego, czyli krótko mówiąc, broni, do atakowania celów na Ukrainie. Z tym, że w tychże publikacjach również takich jak chociażby BBC, Politico, także Reuters, podkreśla się, że Amerykanie dotychczas nie zmienili swojej doktryny, jeżeli chodzi o możliwość używania pocisków takich średniego zasięgu, jak właśnie Atacams i twierdzą, że. Ukraina nie powinna ich używać do atakowania celów znajdujących się w, w głębi Rosji. In, jeżeli chodzi o używanie innej broni, owszem, jeżeli chodzi o używanie dronów, ewentualnie innej broni, to tak, ale nie jeżeli chodzi o używanie właśnie pocisków Atakams. Z kolei Holandia twierdzi, czy przedstawiciele rządu holenderskiego twierdzą, że otrzymywane od Holandii F-16 mogą być przez Ukrainę używane do atakowania celów w głębi Rosji. To też ciekawostka i za kilka chwil do takiej publikacji tu Państwa też doprowadzę, czyli uka ukażę to Państwu. Wracając do tej Rzeczpospolitej jednak. Czytamy dalej. Ukraina chce strzelać do celów w głębi Rosji przy użyciu zachodniej broni. Kułeba w czwartek uczestniczy w nieformalnym szczycie szefów MSZ państw Unii Europejskiej. Przed wizytą w Brukseli Kłeba przebywał z roboczą wizytą w Polsce, gdzie wziął udział w spotkaniu z uczestnikami spotkania Campus Polska. No, i tam między innymi wypowiedział się w sposób, moim zdaniem, skandaliczny na temat rzezi Wołyńskiej, sugerując, że, no i tu kilka rzeczy. Po pierwsze, że rozmawianie o rzezi Wołyńskiej to zejście na niski poziom rozmowy, to zejście na poziom emocjonalny, nic dobrego to nie przyniesie. Wspomina również, że każdy, kto, czy daj do zrozumienia, że każdy, kto nawołuje do tej rzezi Wołyńskiej, żądając eksfumacji, rozliczenia i tak dalej, to być może jest rzeczywiście jakimś prowokatorem Putina i uprawia jakieś proputinowskie działania. Zwróćmy uwagę, jaki poziom absurdu, drodzy Państwo. A więc to jest coś katastrofalnego, czy to jest katastrofą, dla powinno być dla relacji dyplomatycznych, tyle że siedzący obok minister polski, minister spraw zagranicznych, przy, przyglądał się tylko i nie raczył w żaden sposób zareagować. Nawet gdy Kueba mówił, iż w ramach akcji Wisła, która też powinna być rozliczona, jego zdaniem, chodziło o deportację w okolicy roku 1947 Ukraińców z rejonu południowo-wschodniej Polski, na przykład też z rejonu Podlasia, w kierunku czy w rejony chociażby polski północnej, czy tam polski północno-wschodniej, ale to tylko wierzchołek góry lodowej polecam ten materiał wideo, na którym komentowałem, podczas którego komentowałem te zagadnienia, Kueba wtedy sugerował, jakoby te tereny południowo-wschodniej Polski, na przykład Podlasie, były terenami ukraińskimi. Chociażby. No i w ogóle porównywał, zrównywał akcję deportacyjną do ludobójstwa, którym była rzeź wołyńska, w której to na tamten świat przeniesio przeniesionych zostało przez Ukraińców według oficjalnych danych IPN 100 tysięcy osób około, a według innych doniesień również nawet pół miliona ludzi. I być może... Ten fakt oraz okoliczność, że wśród ofiar było mnóstwo kobiet i dzieci powoduje, że nie chcą się Ukraińcy zgodzić na ekshumację i poznanie prawdy. Mówiąc właśnie, że rozmowa o historii i o faktach jest rozmową o emocjach. Ale w tej publikacji, teraz Rzeczpospolitej, czytamy, że drodzy Państwo, Kuleba uczestniczy w rozmowach i w szczycie MSZ, szefów MSZ Państw Unii Europejskiej. Ja zadam tutaj takie dodatkowe pytanie, to jest mój dodrukowany fragment. Co jest prawdziwym celem tych rozmów? Bo coś jest na rzeczy, prawda? Nie da się ukryć, że jeżeli ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej goszczą u siebie ministra spraw zagranicznych Ukrainy, państwa, które prowadzi ewidentnie wojnę z Rosją, państwa, które stara się wciągnąć innych graczy, również inne państwa do tej wojny, no to być może coś jest na rzeczy. To znaczy być może państwa na to poprzez mówienie, że jest to szczyt właśnie państw unii europejskiej, omawiają jakąś strategię, taktykę i kolejne przyszłe najnowsze także działania. Kijów potrzebuje wsparcia w ostatecznym zniesieniu ograniczeń dotyczących dalekich uderzeń na wszystkie uprawnione cele wojskowe w Rosji. Z tą tezą jesteśmy przyzwyczajeni już od długiego czasu, od wielu miesięcy, szanowni państwo i krok po kroku Zostajemy nie tylko do, przyzwyczajeni do tego, że Ukraina się domaga zniesienia ograniczeń, tylko że te ograniczenia krok po kroku są znoszone. Nie zdziwi mnie kompletnie, jeżeli okaże się, że za tydzień, dwa czy za półtora miesiąca już definitywnie Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania zniosły ograniczenia do używania pocisków średniego zasięgu przez Ukrainę na terenie, na terenie Rosji. I drodzy Państwo, w kolejnej jeszcze części tej publikacji czytamy dalej. Spotkanie szefów MSZ państw Unii Europejskiej, w którym weźmie udział KUEBA, ma być zdominowane przez tematy związane z wojną Rosji na Ukrainie. Z wojną Rosji z Ukrainą. W tym samym czasie minister obrony Ukrainy Rustem Umerow i szef kancelarii Włodymira Zawańskiego Andrii Jermak udają się do USA, by również lobbować w sprawie zniesienia ograniczeń co do użycia pocisków Atakams. Ja tutaj przeprowadziłem taką korekcję redaktorską, powiedzmy, troszkę się uśmiecham do Państwa. Ewidentnie widzimy, że te zwroty, które są tutaj używane, mają za zadanie formatować nasze myślenie. Zadajmy pytanie, czy Ukraina, tak państwo nieliczące się globalnie, geopolitycznie, ma szansę coś lobbować w Stanach Zjednoczonych? Ja dodałem, udają się tamci politycy ukraińscy do, do, po to, aby odebrać rozkazy. No to w mojej ocenie tak po prostu wygląda. Jadą odebrać rozkazy, co i kiedy ma się dziać, co i kiedy ma być eskalowane, co i kiedy ma być, drodzy Państwo, użyte jako prowokacja, a nawet działania pod fałszywą flagą. I nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że tak właśnie działa tutaj ta geopolityka i prowadzenie wojny pomiędzy Ukrainą a Rosją. Władze ukraińskie też dają jasno do myślenia samym Ukraińcom. Dały do myślenia kilku milionom i dlatego nie ma ich na Ukrainie. Zatem raz jeszcze podkreślam, jeśli ktoś z Państwa myśli, że jacyś politycy ukraińscy mogą lobbować w Stanach Zjednoczonych, domagając się tam prawda, czegokolwiek, chociażby nawet pięciu minut w amerykańskim kongresie, niczym Benjamin Netanyahu, który, gdy tylko tam się udaje, to zanim zaczyna przemawiać, otrzymuje owację na stojąco, no to jesteście Państwo w błędzie, bo to nie tak działają tutaj te relacje. To ci politycy ukraińscy udają się do Waszyngtonu po to, aby. Dowiedzieć się wprost, jakie są kolejne rozkazy Waszyngtonu czy sił stojących za Waszyngtonem. Teraz przejdę do kolejnego fragmentu omawianej publikacji z dziennika Rzeczpospolita. To jest ten najważniejszy fragment, który mam dla Państwa. Dmytro łeba, niech samoloty NATO strącają cele nad Ukrainą. To nie przystąpienie do wojny. Jeszcze raz. Dmytro łeba domaga się, niech samoloty z NATO strącają cele nad Ukrainą. To nie przystąpienie do wojny. Mój komentarz tutaj z boku Państwo widzicie. W mojej opinii to absolutnie przystąpienie do wojny. Szef MSZ Ukrainy ma też lobbować za tym, by obrona przeciwlotnicza krajów Unii Europejskiej, między innymi Polski, uczestniczyła w obronie części przestrzeni powietrznej nad Ukrainą. Nie kwestionują woli Polski do stworzenia mechanizmu obronnego, ale nie mogą tego zrobić sami. Potrzebują wsparcia partnerów w tym zakresie. Szanowni Państwo, atakowanie przez polskie lotnictwo celów znajdujących się nad Ukrainą, niech to będą Ukra e, rosyjskie rakiety, rosyjskie drony, rosyjskie samoloty, rosy rosyjskie myśliwce, jest w mojej opinii, jeszcze raz to podkreślam, przystąpieniem przez Polskę do wojny. Zastanówcie się, jak druga strona, czyli Rosja, tego typu działania mogłaby odbierać. Zastanówcie się może inaczej. Wyobraźcie sobie, że Polska graniczy z jakimś hipotetycznym małym państwem terrorystycznym. I jesteśmy w trakcie konfliktu zbrojnego z tym małym państwem terrorystycznym. Podkreślam jeszcze raz, to hipotetyczny, fikcyjny, wymyślony przeze mnie przykład po to, żebyśmy wyobrazili sobie jak społeczeństwo, jak my jako społeczeństwo reagowalibyśmy na coś takiego. I teraz wysyłamy polskie myśliwce, aby atakowały cele znajdujące się na terytorium tego właśnie państwa terrorystycznego. I uwaga, inne państwo, które jeszcze tam dalej, nie z nami, ale z tym państwem terrorystycznym sąsiaduje, wysyła pociski, aby zestrzelić nasze, nasze myśliwce. Uważamy, że działamy w dobrej wierze, że robimy, pozbywamy się, można powiedzieć, tego elementu terrorystycznego, ale jak reagujemy jako polskie wojsko, jakie polskie, spo, polskie społeczeństwo, jako polski rząd, jako dowódcy sił zbrojnych, jak reagujemy na użycie broni z naszego punktu widzenia w charakterze ofensywnym przez jakieś trzecie państwo? Uważamy, że przyłączyło się ono po prostu do wojny i. Naszymi celami nie są już tylko lokalizacje w państwie tym hipotetycznym, terrorystycznym, ale w tym państwie, nazwijmy go X, które postanowiło strzelać też do naszego potencjału militarnego, tak ogólnie mówiąc, czyli postanowiło zestrzeliwać nasze samoloty, nasze rakiety, a więc prowadzić przeciwko na walki i działania ogniowe. Mam nadzieję, że też i państwo nie macie co do tego wątpliwości, że tak by było. Zatem z punktu widzenia Rosji, nie będzie innego wyjścia, niż uznać, że jest to przystąpienie przez Polskę do wojny. A to powoduje, że w mojej ocenie narazimy się bardzo, ale to bardzo poważnie. Czytamy dalej. Argument, że w ten sposób, czyli do, zestrzeliwując cele rosyjskie nad niebem ukraińskim, argument, że w ten sposób niektórzy z nich staną się w wojny jest błędny, ocenił Kłeba, tylko ja poproszę tu o argumenty, o analizę, dlaczego według Kułeby ten argument jest błędny. Drodzy Państwo, to czysty absurd tak uważać. Nie wchodzisz, czytamy dalej Kułęby, wypowiedź. Nie wchodzisz do wojny strzela, strzelając do rakiet lub dronów lecących w Twoją stronę, które mogą wywołać zniszczenia na Twoim terytorium, oświadczył szef MSZ Ukrainy. Tyle tylko, że to znowu bzdura kolejna, bo my tu nie mówimy o zestrzeliwaniu pocisków czy myśliwców, które zmierzają do, do tego, aby zniszczyć cele na terenie Polski, tylko mówimy tutaj ewidentnie o zestrzeliwaniu... Rakiet i myśliwców rosyjskich nad ukraińskim niebem, które to używane są w wojnie Rosji z Ukrainą, a nie Rosji z Polską. I ja tutaj komentuję, że to jest, drodzy Państwo, totalna bzdura, to ewidentna prowokacja wojenna, do której namawia się Polskę wprost. Polskich polityków, zaznaczam, jestem przekonany, że większość społeczeństwa opowiada się przeciwko temu, do czego prowokuje tutaj strona ukraińska, ale. Polscy politycy być może wykonają te zalecenia również, które, które, podobnie jak i ukraińscy politycy, otrzymują z Waszyngtonu i z dowództwa NATO. Uważam, że celem staną się polskie lotnictwa, lotniska, wyrzutnie rakiet, bazy wojskowe, bazy paliw. Jeszcze raz Państwu chcę to podkreślić. W mojej opinii zwyczajne, logiczne wnioskowanie prowadzić musi do wniosku, że jeżeli będziemy jako polskie siły zbrojne zestrzeliwać Rosyjskie rakiety, rosyjskie drony, rosyjskie samoloty nad ukraińskim niebem, czyli na terytorium Ukrainy, to będzie to nieformalne, to będzie to praktyczne, faktyczne przystąpienie do wojny, bo będziemy używać naszego aktywnie potencjału militarnego, działań ogniowych, działań zbrojnych przeciwko Rosji. Zatem muszą stać się wówczas rosyjskimi celami też te miejsca, z których prowadzona będzie. Taka działalność polskiego wojska. KUEBA ma co do tego jasność, ale jak widzicie Państwo tutaj, w mojej opinii ewidentnie kłamie, prowokuje i namawia do działania polskiej władze wbrew interesowi narodu polskiego. Mówimy o sprawach szalenie poważnych. Dlatego jeszcze raz tutaj gorąca prośba do Państwa o udostępnianie tego materiału, bo jeżeli ja kilka tygodni temu mówiłem, że to stanie się naszym problemem i naszą rzeczywistością, gdy analizowałem dla Państwa polsko-ukraińskie porozumienie w dziedzinie bezpieczeństwa, niektórzy mogli się zastanawiać, czy ja czasem nie za daleko wychodzę z tymi prognozami, z, z analizami i z wnioskami. Oczywiście wszystko odbywa się na zasadzie małych kroków, na zasadzie małej łyżeczki, prawda, tak zwanej. Polega to na tym, że jesteśmy do czegoś przyzwyczajani. Tworzone jest zapotrzebowanie społeczne, tworzone są też działania prowokacyjne, tworzone są też takie sytuacje jak właśnie chwytające za serce. Kto wie, czy któryś z opisywanych przez prasę prawda, ataków na jakiś szpital nie był czymś takim? Kto wie, czy jeszcze takiego w większej skali nie będziemy obserwować w mediach po to, aby właśnie chwycić za serca, bo reżyserzy tych wojen, drodzy Państwo, świetnie posługują się inscenizacjami, działaniem pod fałszywą flagą i prowokacjami. Robią to świetnie, robią to wybornie, bo wiedzą dokładnie, jak te mechanizmy działają. Tym stoi Ameryka, tym stoi Hollywood, Szanowni Państwo. W tym miejscu pozwólcie, że przypomnę Państwu materiały wideo 2, które opublikowałem na tym kanale. Pierwszy z nich miesiąc temu, czyli z początkiem, ponad miesiąc temu to było, z początkiem lica podpisano porozumienie w dziedzinie bezpieczeństwa pomiędzy Polską a Ukrainą. Materiał, który tutaj Państwu prezentuję ma 440 tysięcy wyświetleń. Szczególnie nowym subskrybentom polecam zobaczyć, zapoznać się z tym, kiedy to, czy przygotowując ten materiał, przedstawiam analizę wypowiedzi podczas konferencji, która zwieńczeniem była tego podpisania, tego porozumienia. I tutaj chociażby w 21 minucie analizuję w rozdziale tego wideo to zagadnienie, czy Polska zestrzeli rosyjskie rakiety na Ukrainie. Kolejna część od 30 minuty analiza tej konferencji Donalda Tuska i Władimira Zońskiego. Na zajutrz po publikowaniu tamtego wideo pojawił się, pojawiło się na kanale kolejny, pojawił się kolejny materiał, na którym analizowałem już zapisy tego porozumienia o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą. No i tu drodzy Państwo, Polecam serdecznie od 16 minuty właśnie analizy tego porozumienia, a najlepiej cały materiał wideo, żebyście też państwo mogli po prostu dostrzec, w jakie zobowiązania polscy politycy wpędzili państwo polskie. Mówiąc zobowiązania, ale nie trzeba zapominać, nie wolno zapominać o tym, że są to także ryzyka. A jeżeli zapytamy o to, w imię czego Jakich korzyści? Czyli jakie korzyści obiecujemy sobie z tego? No to tu, drodzy państwo, tych korzyści w mojej ocenie po prostu brak. Wracając do zasadniczej publikacji Rzeczpospolitej, która przedrukowuje słowa, słowa Dmytro Kułęby, widzimy, że to wszystko jest takie no bardzo wątpliwe. Jeżeli chodzi o argumenty. Dlaczego Polska miałaby ewentualnie inne państwa na to, tylko jakie? My jesteśmy najbliżej Ukrainy. Czy wyobrażacie sobie, że Niemcy wyślą rakiety przez Polskę, one przelecą, aby zestrzelić cele znajdujące się nad niebem ukraińskim? No nie wyobrażam sobie ja tego bynajmniej. Zatem tu musi chodzić praktycznie wyłącznie o Polskę. Być może o państwa bałtyckie mogłoby chodzić, no ale przecież tam jest cała Białoruś do tego, aby ten, ten dystans pokonać to jest, Szanowni Państwo, po prostu niemożliwe. Zatem spójrzmy ewidentnie na to, jak wygląda geografia i jasno trzeba powiedzieć, że Polska jest państwem numer jeden, które do takiego zadania zostało wyznaczone. I o tym mówi po prostu Dmytro Kuleba. Wezwał też inne kraje NATO do przechwytywania rosyjskich pocisków nad Ukrainą. Mówimy o samolotach latających, o samolotach nie tylko latających w polskiej przestrzeni powietrznej, ale też innych zdolnych do przechwytywania rosyjskich pocisków w ukraińskiej przestrzeni powietrznej, powiedział wskazując, że Załański omawiał już ten temat z sekretarzem generalnym. Przejdę teraz do podsumowania dzisiejszego materiału, bo jeżeli chodzi o samą treść, to meritum, to drodzy Państwo, byłoby na tyle. Natomiast teraz krótkie podsumowanie. Widzimy, jeżeli tak spojrzymy na sprawy z pewnego dystansu, że Rzeczy dzieją się nieprzypadkowo, a idą one ewidentnie w kierunku eskalowania wojny na Ukrainie siłami nie tylko Armii Ukraińskiej, siłami także wojsk państw należących do NATO przede wszystkim Polski, może państw bałtyckich, może Rumunii, ale wątpię, że Węgier, wątpię, że Słowacji, wątpię, że Niemiec. To po pierwsze. Widzimy też, że rzeczy dzieją się krok po kroku. Dodawana jest warstwa po warstwie w tej narracji. Dzięki temu, kreatorzy tej proksy wojny, dzięki temu realizują tą, ten efekt propagandowy wzorowo. To znaczy, najpierw dostarczają nam jakieś treści, potem oswajają nas z nimi, potem tworzą działania, zdarzenia, prowokacje wojenne, działania być może pod fałszywą flagą, które mają za zadanie wzbudzić w społeczeństwach, o pewnego rodzaju emocje. A przede wszystkim mają dać politykom to takie paliwo społecznego przyzwolenia do tego, żeby konkretne działania wprowadzić. Pewnym wyjątkiem było to porozumienie w dziedzinie bezpieczeństwa pomiędzy Polską a Ukrainą, które było negocjowane w takim tajnym procesie, który oznaczał, że nie wiedział o tym porozumieniu żaden poseł, kancelaria Sejmu. Pamiętam, drodzy Państwo, gdy zwracałem na to uwagę w rozmowie telefonicznej chociażby z biurem poselskim pewnego posła, który jest wicemarszałkiem Sejmu, do no to biuro i według tego przekazu sam wicemarszałek był dalece zaskoczony tą sytuacją, a było to w dzień, kiedy na konferencji prasowej ujawniono i podpisano w zasadzie to porozumienie. Zatem mówimy tutaj o tego typu sytuacjach. Ukraina od długiego czasu domaga się tego, aby strącać pociski i myśliwce drony rosyjskie nad niebem ukraińskim, czy pod niebem ukraińskim w zasadzie, aby czynić to po prostu w granicach Ukrainy. Dmytro Kuleba w tej chwili już tego się domaga. Zatem mamy wytworzone takie zapotrzebowanie, mamy wytworzone takie administracyjne przyzwolenie w postaci tego porozumienia. Jeszcze przypomnieć trzeba, że mamy obowiązującą w Polsce. Umowę też o współpracy w dziedzinie obronności, o współpracy z Ukrainą z 2016 roku. To też dokument skandaliczny, który jednocześnie, w takim ujęciu chronologicznym, patrząc, pokazuje, że chyba ta wojna to była planowana znacznie wcześniej niż przed, krótko można powiedzieć, przed jej wybuchem. I to pozwala też zadawać pytania, czy tej wojny to się można było spodziewać, czy ta wojna po stronie Zachodu zaznaczam, czy ta wojna to nie była. W jakiś sposób zamierzona przez ten zachód. No, takie wątki są ciekawe, ale w pewnych powiedzmy, że mediach niedobrze jest o tym mówić. No i idąc dalej. W tej chwili wytwarzane było od wielu miesięcy zapotrzebowanie społeczne na udzielenie Ukrainie poparcia co do tego, że może ona używać zachodniej broni, aby atakować cele znajdujące się w głębi Rosji. Póki co używa dronów, póki co. Rosjanie twierdzą, że używa rakiet Atakams i wyrzutni typu HIMARS. Sama strona ukraińska twierdzi, że nie używa do ataków w głębi Rosji tejże broni. Stany Zjednoczone twierdzą, że jeszcze nie zniosły definitywnie całości tych ograniczeń, tylko w pewnym zakresie. Podobnie Wielka Brytania. Ukraina domaga się tego, aby zdjąć definitywnie, by Ukraina mogła atakować ceny znajdujące się w głębi Rosji. I teraz jest jeszcze tu jeden ciekawy niuans. Zdaje się dwa dni temu Władimir Załęski ujawnił, mówiąc: Nie powinienem tego ujawniać, ale wam ujawnię, że Ukraina przeprowadziła skuteczne testy broni balistycznej czy rakiet balistycznych na odległości 700 km. I twierdzi, że mają tę technologię, to jest ich technologia sprawdzona, przetestowana skutecznie. Może to przenosić różne głowice od broni konwencjonalnej po broń nuklearną, możemy sobie dopowiedzieć zapewne. Jest to nie tylko sygnał dyplomatyczny, będący straszakiem w kierunku Rosji, choć sądzę, że na Rosji to wrażenia nie robi, że te komunikaty mają być po prostu użyteczne i mają robić tutaj jakieś zamieszanie w świecie zachodu. Bo tutaj te komunikaty się rozprzestrzeniają, nie ukrywamy, przecież one służą temu, aby sformatować myślenie zachodniego społeczeństwa. W Ameryce chociażby Amerykanie logicznie miesiące zadają pytania w kręgach chociażby republikańskich. A uwaga, moment, a w jakim interesie jest ta wojna na Ukrainie? Jaki interes ma amerykańskie państwo, amerykański obywatel, amerykańska ekonomia? Jaki interes ma w tym, aby miliardy pompować i jednocześnie stwarzać jakieś ryzyko eskalacji tej wojny? to Jaki tu jest interes? To znaczy, o jaki interes tu walczymy? Bo nie oszukujmy się, że w świecie geopolityki, geostrategii chodzi o interesy. Zatem inaczej niż proksy wojną, nie można tego wytłumaczyć, i wojną o hegemonię dolara, ale także amerykańskiej potęgi na świecie. Kolejna istotna sprawa, kolejna ciekawa rzecz, dotyczy właśnie tych pocisków balistycznych, które Ukraina twierdzi, że przetestowała, bo z tym są związane dwa wątki. Po pierwsze, że po prostu ogłosiła, że taką broń ma, ale po drugie, zwróćmy uwagę, za chwilę może ktoś tam powiedzieć, oczywiście media mam na myśli, że Ukraina przeprowadziła skuteczny atak na Moskwę. I to nie taki dronami, które zostały szybko strącone, a takie ataki miały miejsce, drodzy Państwo, w ostatnich dniach yy, częstotliwie, tylko użyje tego pocisku balistycznego. A może to jest w ogóle zagrywka, zagrywka PR-owska? Może Ukraina nie była w stanie, tocząc jednocześnie wojnę, Mając swoje problemy kadrowe, militarne, braku uzbrojenia, braku finansów, przecież Ukraina funkcjonuje tylko i wyłącznie dzięki tego, że cały świat, ty, świat zachodu, pardon, składa się tutaj na tę wojnę, ponosząc jej koszt. Ale nie jest to większość świata, żebyśmy tu mieli, miasto, mieli całkowitą jasność. Bo prze, mierząca przewaga świata, tak liczebnie, jak jeżeli chodzi o zasobność, o PKB, ale zasobność też w surowce. To właśnie nie popiera tej wojny na Ukrainie, czy nie, nie popiera Ukrainy w tej wojnie. To musimy mieć jasność. Tak, żeby tylko fakty grały, drodzy Państwo. No i teraz kto wie, czy czasem Ukraińcy nie użyją niedługo na rozkaz Waszyngtonu jakiejś broni typu chociażby Atakams, po to, żeby skutecznie i mocno zaatakować cele w głębi Rosji, a nie tylko jakieś małe wybuchy organizować dronami. Choć niektóre wybuchy są potężne, bo płoną składy paliw na terenie Rosji za sprawą ataków ukraińskich. Ale jeżeli to będzie wszystko dążyć do eskalacji, strona ukraińska może powiedzieć, że ona użyła nie amerykańskich rakiet, tylko tej swojej rakiety balistycznej, bo przecież ogłosiła światu, że ją skutecznie przetestowała. To znaczy, w mojej opinii, jest tak, że to tak zwana kaczka dziennikarska. Czy kaczka ukraińska z tą informacją o pocisku balistycznym, w mojej ocenie służy to temu, służyć to może, czy służyć to będzie w wytłumaczeniu przyszłych wydarzeń. Wydarzeń dotyczących ataków potężnymi ładunkami, po to, aby sprowokować Rosję do odpowiedzi, po to, żeby znowu odpowiedź zachodu była już bardziej zbiorcza, bardziej konkretna, aby ta wojna eskalowała. To jest moja opinia co do tej sytuacji. I uważam, że niestety jesteśmy w, drodzy Państwo, w krytycznym momencie. Jeżeli chodzi o ten materiał, dziękuję Państwu za uwagę. Polecam subskrypcję kanału po to, aby być na bieżąco w tematach geopolitycznych, ale także ekonomicznych i bieżących wydarzeń. Dziękuję także za wsparcie osobom, które interesują się w jakiś sposób wspierać kanał finansowo. Polecam zerknąć do opisu, tam znajdują się linki za wszelkie, tak zwane wirtualne kawy też Państwu. Dziękuję. Kłaniam się. I pozdrawiam. Tomasz Piekielnik.